dwa rewolwery. Rewolwery, co? Rewolwerowany rewolwerowiec. Wyrewolwerowany rewolwerowiec. Wyrewolwerowany rewolwerowiec. Paralizator przez dły. Pozdrowia dla kumatych, nie aktor? Jak to nazywa mnie paralizatorem przez dły? Zobacz, czy daleko mamy jeszcze do bazy. Patrzymy. Pewnie od chuja. No. Okej, okay. Komentarz zbędny. Ja pierdolę. Ale warto było. Warto było tyle, ile broni zyskaliśmy. I tak nie mam gdzie wsadzić tego, tej 308, tej 308 tej amunicji. Wrócimy do bazy, posegregujemy sobie wszystko, zaczniemy chatkę budować. Dostęp do wody mamy non stop. W sumie właśnie, ej, to nie musimy nawet tych śmieci zbierać, bo mamy dostęp do wody przecież non stop. I to do czystej. Tylko te schody tędzie ciekawie robić. Czemu? 15 desek. W tym problem, że mi się do ekwipunku 6 mieści. No ale przecież możesz obciążony zapierdzielać. Znaczy, wiesz, w ogóle to ja mogę sobie deski pod nogi rzucić i z tego robić. No właśnie. A możemy tworzyć swoją własną amunicję? Chyba się nie da. Może, chyba się da. Mogę tutaj ten... Da się? Da się proch wyciągnąć na pewno z amunicji. Ale to proch jest do bombek. Amunicji stricte się chyba nie da. Możliwe. Dlatego jak te mody nigdy testowałem wtedy, to właśnie było to dodane. To poszło nie tak. W sumie to by była fajna baza. No ale daleko do exploringu. Trzeba byłoby jechać. No, długie tripy strasznie. Dobra, ale ty napełnimy w ogóle teraz cały ten... nie napełnimy tego, bo tam w środku są przedmioty. Ale to można przynajmniej kanistrę napełnić. Czy już jak będziemy znów ten znaczy, napełnić? Znaczy wiesz co, ja bym... Chociaż nie, no można napełnić. Bo ja w sumie wyjebałem tam paliwo do środka, do tego pojazdu. Niepotrzebnie, niepotrzebnie. No dobra, i tak akumulator tam siadł. No to możemy zajechać. Jak tam moja dieta? Aha, bomba wyjebała. Aktor, od ilu otyłość spada? Nie pamiętam, jak przypadkiem nie 85? Chyba tak, też mi się tak wydaje. Wow. No już jesteśmy daleko. Kurde, ile czasopisu. Próba dźwiękowy, dobra kuchnia, ciasta, myśliwy, zrób pułapki, naprawa samochodów ciężarowych, to nas nie interesuje. Dołka gwoździ, naboi, ile, ło. Maski przeciwgazowe. O, biało się zrobiło. No. I co tak w jednej chwili? Wszystkie drzewa się białe zrobiły. Już... W sumie to taka polska zima, jakby nie patrzeć. Koniec stycznia, dopiero śnieg zaczyna padać. Mamy marzec, nadal pada śnieg. No. Koniec marca, nadal śnieg. Polskie realia. Witamy w innym wymiarze. Nienawidzę zimy. Kurwa, nienawidzę zimy. Mamy w Ohio in Polish. Chyba dziwne. Co, wy lubicie zimę? Jebać zimę. No i zajebiście. Jebać zimę, zgadzam się. Zima, ty kurwo, wypierdalaj. Nie wyzywajcie mnie. Co, zaraz się okaże, że aktor ma na nazwisko Zima. Kurwa, mam nazwisko. Mam na nazwisko Zimolek. Serio? Mam na nazwisko jebać zima. To zima, wypierdalaj. To wychodzi. Nie masz takiej ksywki? Nie przyzywają cię, tak? Nie. Zima? Ale mrozi. Ale mrozi.
Dobra, pakuję te wszystkie książki stąd. Ja sobie na mapkę ogarnę. Jezu, ta postać musi palić. Palaczu stratny. My jesteśmy już... Ło, już przed miastem. Stacja jest niedaleko, po lewej stronie, bardziej na zachód. Północny zachód. Ej, a ja gaz? Na połanie sobie jeszcze tam agregat. Ty możesz podejść do tej biblioteczki i powiedzieć mi, jakie książki mamy? Ej, już idę. A bo, dobra, w sumie. Gdzie spali na miejsce? Pewnie zawsze zapominam, że ta przyczepa ma tyle miejsca. Ej, co ty mówisz, że krawiectwa nie mam? A, jedyny? Nie mam, ale na jedynce nie ma. Hmm. Ale ja i tak nie zrobię krawiectwa, bo igieł nie mamy. Zabrać z tamtego wana te takie bronie jeszcze? Mhm, wszystko zabrałem. Nie mamy stolarstwa czwórki. Nie mamy. Całą bibliotekę zbieram. Nie mamy upraw roślin jedynki, czwórki, piątki. Nie mamy. Też już mamy. No z chuja rzeczy już tu mamy. Ja całą bibliotekę zbieram. Ty jak agregatę wywalić? Nie wywalaj go. Wsiądź do samochodu, to napełnię. Tylko... On, dobra. Tylko się przypatruj prawie wszystkim myszy, czy nic nie idzie. Jedyne twoje zadanie w tym miejscu. Jedyne najbardziej zaawansowane. Mi tak kapy spada i tak mi spada, więc... Patrzysz się? Patrzę, patrzę. W moją stronę tutaj? No. Też trochę czasami przed siebie. A nie mogę też tak się za bardzo rozglądać w samochodzie, to jest smutne. Kurwa! Rozglądasz się! No wiem, mówię, że nie mogę się za bardzo w samochodzie rozglądać. Kurwa, ugryzło mnie, ja pierdolę! A nie, zranienie. Zranienie. Jak ugryzienie, już się cieszyłem, yuppie. Już mi się dobija. Dobra. Pierdolę to, kurwa, jedziemy do chaty. Już był uśmiech na mojej twarzy. No ja próbował kanistrem napierdalać, nie wiem czemu. Nalałem coś? Nalałem, dobra. Znaczy wiesz, jeszcze się mogę zamienić w zombie, żeby nie było. A ty masz i tak ugryzienie chyba, nie? Nie, nie mam ugryzienia. Mam zranienie. Aha. Ale mogę się zamienić niestety. Tylko jak ja się zamienię w zombie, to i ty się zamienisz zaraz w zombie. Kurwa, ile was tu jest? Dobra, całą bibliotekę jemy. Weź mnie prowadź trochę, co? No. Bo ja tak jadę na pamięć, że tak powiem, a nie mam tu gdzie wykręcić nawet. Prosto w prawo i w lewo, dobra. Już wiem. Chyba źle pojechałem. Trochę źle, no. Nie teraz w prawo, tylko na następną, nie wiem. No to tu możesz ciągle... A, dobra, zawracać. Myślałem, że pojedziesz po prostu znów i tutaj miałeś taką ciągłą prostą, potem w lewo i potem w prawo. No, myślę, że się udało. O, i tędy prosto i tu w prawo zaraz. Dobra, ci powiem, kiedy skręcić. Jeszcze nie? Słuchaj, tutaj w prawo tam. O, teraz. No. To właśnie tak myślałem. Dobra, no i tu ciągła prosta, ciągła. Zimówki przydałoby się założyć do tego sprzętu. A da się znaleźć gdzieś? Nie. Chyba nie, aktora pytaj. Ciekawe, czy się ciężej prowadzi. Co ja? Kiedy w lewo? Jeszcze prosto mam jechać? Czy da się opony zimowe znaleźć? Zimowych nie ma. Tylko zwykłe. Jeszcze prosto? Prosto. Za 100 metrów. Ja ci powiem, kiedy masz skręcić. Kolejna syrena. W sumie powiem ci po prostu, że teraz przy najbliższym w lewo. Turcjan. Mhm. Co nie mówisz, że my mamy sklep do rozebrania obok bazy? Wiesz, no to jest tyle drewna, że... Teraz w lewo, tak? Ja. Rozbieraj. No właśnie, wiem. No i tutaj ciągle prosto. To jest cały pusty sklep.
I już miałbym dawno te stolarstwo trójkę szóstkę nabitą. No, będę miał towarzystwo. Mów mi kiedy zlewą. No póki co to jeszcze daleko jesteśmy, jak się zapalę. Wow, a to też jest stacja benzynowa, ale przydałoby się oczyścić najpierw. A dużo tam? No w chuja. To jest cała horda, widzisz? O kurna. Ale mielibyśmy już blisko do paliwa. Mega blisko, w ogóle tu patrz ile jest budynków takich spożywczych, nie? No, ej, jakby się udało to wszystko oczyścić, ale byłoby, o kurna. Można by było popróbować coś. Zrobiliście było. Chyba, że będziemy brać po kolei tak ten jedną tak, formę. Tak, 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 no partiami, no. To nie jest zupełnie. Samochodem podjedziemy, bo patrz, tu jest już czysto ogólnie. Czyli mielibyśmy sporo tak naprawdę do cofania się w razie czego. I nie wiem, jakieś pułapki się nauczymy robić, rozłożymy po drodze, jakbyśmy mieli uciekać? Nie, znajdziemy shotgun i po prostu wiesz. A. Tak jakby się... Do bazy wojskowej się w ogóle jeszcze będziemy wracać? No tam. Ba. Tam jest jeszcze sporo do znalezienia. Zresztą ja tam myślę, że znajdziemy katanę. W bazie wojskowej? Mhm. Ninja pieczenie. To są bułgarscy ninja. Pozdrow dla tych, co znają pasty. Daleko jeszcze? Daleko, daleko. Co za dźwięki dziwne. Może nam rozrząd pada w samochodzie. Słyszałem dźwięki, jakby kurwa jakieś mutanty się pojawiały. Fiksne. Ej, ale przerąbane byłoby to, jakby się dało ten mutanty włączyć. Znaczy z Zedów można ogólnie włączyć. Z modu? Zedów. Zeds. Tak zwane. Aha. Są zombiaki takie pojebane. A to jak one działają? Grałeś w Dying Light'a? To. Ale tylko w jedynkę. No to te pojeby. Lubię. Ten tutaj, nocny? Play. No, tak, ten nocny. A, no dobra. Daleko jeszcze? To jeszcze trochę. To w sumie już przy najbliższym w lewo to będzie ta dróżka taka śmieszna. Jaskawa, wiem. No i musimy też tą bazę koło nas ogarnąć. To co prawie tam wjechałem, pamiętasz? Tak. No wprost. To myślę, że to pierwsze co obczyścimy sobie. FPS też mi spadają, muszę gdzieś być. 20:37. A jak tam u was w ogóle? Właśnie, bo jakoś się nie chwalicie dzisiaj tak dziwnie cicho. Ja tam wszystko rozmontowuję i... Bawiby się. Bawcie się, bawcie chłopaki. Jak się uda, to jeszcze o tą wojskową zahaczę, o ile Turcja nie będzie musiał kończyć. W sensie, zaraz będziesz szedł, tak? Czy... A, no to nie pójdziemy. Nie, dzisiaj nie raczej. Też nie, dobra, wjechaliśmy. Chyba, że wiesz co, Skip, pomyślałem, że może jednak ogarnę sobie tą miejscówkę koło wojska. Było tyle tych zombiaków. Tamtą chatkę by się rozebrało. Ewentualnie spaliło zapalniczką. Oj, ciężko on idzie, ciężko. Ledwo, ledwo ciągnie. Musimy sobie kłada gdzieś znaleźć. On taki teraz lubi. W ogóle ty... Ostatnio sobie w szkole kupiłem takiego, w sklepiku szkolnym, frugo, takie owoce leśne.
I tak mi to posmakowało, że teraz ciągle proszę mamę, żeby mi dawała 3,50 na ten napój. Mamo, to jest zajebiste. Dosłownie. I tak, tutaj jest skręt w lewo do tej chatki. No jest bliżej, znacznie bliżej. Nawet moglibyśmy się jakoś przez ten las przepierdolić siekierami. Byśmy mieli taki fajny wyjazd. A ty masz siekierkę? Aha, dwie nawet i to strażackie. O! Oho. Dlatego już rozumiesz, czemu chciałem po tamto jechać. No jo. Gdzie to jest wjazd? No właśnie, i ogólnie tu jest lipa. Będziemy od chuja jechać, robić jakieś dziwne zakręty. Nie podoba mi się to. No ale dobra, trzeba na razie to trzeba. A po co biżuteria w tej grze właściwie? Wiesz co, to chyba takie ozdobne. Mhm, a to nawet nie minąć na postaci tego. Zależy. Nie, ale imersja jest. Kamizelki potrzebuję, ja ciągle nie mam kamizelki. Takiej kuloodpornej? No. Idziemy do wojska, zaraz ci wytropi. W razie W, tak żeby tam... Tak żeby nas napadli to... Nie no, ale rewolwer 6 naboi i dodatkowe 6 w tym do przeładowania. Następny rewolwer 5 na 6 naboi. No i jeszcze karabin 21 naboi. Czekaj, jak ogarniemy te pudełka, co są w bagażniku. Będziemy mieć amunicji od zajebania i ciut. Jak strzelbę znajdziemy, to nie wiem, czy tam właśnie ta 308 to nie była ten, do shotguna. Przecież tam było tyle tej amunicji. Zresztą to wygląda na amunicję do jakiegoś karabinu, więc nie wiem. Bo jednak, wiesz, takie naboje do strzelby to ci się kojarzą, że to są takie czerwone z takim małym żółtym, nie? Turcjan. Mhm. Szósty poziom nabity. Wow. No, super. Już można schody. Czy następnym razem pójdzie? Ty, nie, ja nie miałem maksymalnego poziomu strzelarstwa. Ja miałem 8 albo 9, ukłamałem cię. Tak nie patrzyłem w te umiejki, ale widzę, że to jest od chuja tych kratek. Nie mogę mieć fula. O, to ciężko się jedzie. No dlatego mówię, no sporo paliwa on zużywa na tej trasie. No najgorsze jest to, że tu śnieg jest. Śnieg to raz, a dwa, ta droga jest słaba i tak się zastanawiam, czy na pewno chcemy się tu budować, wiesz? Nie. Ja bym bardziej był skłonny do tej chatki, co za pierwszym razem próbowaliśmy, pamiętasz? Nie. To nas te zombiaki napadły? Nie pamiętam. To alarm się włączył? Nadal nie pamiętam. Pierwsza chatka, dzięki czemu w sumie zepsułem samochód ten biały. To je rozjeżdżałem, pamiętasz? A, dobra. Wiem. No. Ciężko było skojarzyć fakty, no bo alarmy są w sumie ciągle. I zombie też ciągle. No ale tam ogólnie nam się spodobała ta miejscówka, bo była dosyć blisko i tak dalej. Tylko no mówię, ten alarm zaczął wyć. Tych zombiaków tam się od cholery nalazło. Tam się do okna dobija. No ale teraz tu jedziemy po... ta... po materiału. O. No, zostawiłeś ten swój... ten strój jakiś ten... jak on się nazywał? Ten do ukrywania się w lesie. Gile? No. Gileset? To jest Gileset chyba nawet. Nie wiem, jak się to wymawia. Nawet nie znam tego słowa, nie wiem, co ono oznacza. Może sobie sprawdzę. Co to znaczy gile? Na Airsoftie oni mówią gilisuit. Gilisuit, możliwe, że gili. No. Zrobić najlepszą drewnianą ścianę, muszę mieć 7 poziom stolarstwa. A ja mam 6. To kończysz podłogą, może bijesz. Najpierw tę elektrykę przeczytam. Mhm.
Chyba ja tak sobie, kurwa, patrzę w telefonie różne rzeczy, a ja jadę dziwnie. Jak pijany. Teorii. Nie wiem, czy nie lepiej będzie zaraz tutaj zaparkować. Bo ja nie będę robił takiego kółka, co się nie opłaca. Oczywiście, że przez lasek. No właśnie, tylko kurwa, no to jest sporo tych przedmiotów, no to chyba jednak będę musiał. Dobra, nieważne, pojadę. Jak dobrze, że nie mam przegłosu tego, co słucham. Tak. Tak to mówisz? Jak dobrze, że nie mam przegłosu tego, co słucham na Spotify. A skąd wiesz, że nie ma? A może jest? Mara. Dobra, zjedzmy sobie zelżałe burrito. Tak to był Grzesiek, czy... Nie. Co? Nie zdążyłem zobaczyć, bo coś szedł na Discorda. Nas teraz? No, tak, coś to znów nie słyszałem, kurwa, świetnie. No to albo w ustawieniach Discorda. No, ale coś normalnie jak... słyszę nie potem, wiesz. A, no to przez tryb nagrywania raczej. No pewnie tak. A, no tak, zapomniałem. OBS ma takie coś. Tak, masz rację. Masz rację. No, ty chyba na OBS-ie nagrywasz, nie? Tak. Chuj, Bandicam. Nie, kiedyś Bandicam był, to prawda, ale... Ale jak tylko OBS-a poznałem, to już potem nie było takiej opcji nawet. No ja tak samo miałem. W teorii tutaj by się dało wjechać, jakbym się skupił. To zombie są. Byłem samochód z kasy, nie wiem czemu. Obyśmy przejechali i nic nie przyjebali. Idolo. Chyba książki chyba ogarnięte. To jest takie ładne pole, no. No ładne pole, ale tam też jest ładne pole, powiem ci szczerze. No tak, ja tutaj wjechałem. Pytanie, czy ja przejadę dalej. Bo w pole to ja wjechałem, nie ma problemu, ale tu jest, i tu jest już chyba ten domek, prawda? Tak. Ja nawet się tutaj przetnę jakoś. Dobra, parkuję na razie tutaj. Światło. Trzeba się szybko rozładować, póki jeszcze żyjemy. Ape spada. I zaraz jak się rozpakujemy, weźmiemy siekierki, przebijemy się na szybko i będzie git. Ja to się na razie do byle jakich szapek rozpakuję. Zupa jest jak coś jeszcze w garku, no, w grillu. Ej, przecież ta full elektronika rozkręcą wszystkie zegarki teraz. Okej. Okay. Jeszcze ten rodem, o. Dobra. Nawet żyje. Tu masz ten, biodrówkę przyniosłem jeszcze, możesz sobie założyć. Ja może się w końcu wyczyszczę. Dawno się nie czyściłem. Dobra, ja idę pod tą siekierkę. Nie wiem, moja postać może się bardziej komfortowo poczuje. No być może. Coś. W końcu. Brudas się kurde umył. No już po tygodniu chyba. Dobra, piłkę mamy, pręty spowalnicze mamy, jest fajnie. Jest siekiera strażacka. Weź. Całe ciuchy we krwi w ogóle. To już wszystko tak gniło. Tylko teraz będę miał wilgotne ciuchy, pewnie mi będzie łatwiej zachorować. No właśnie. To też niedobrze. Ty jak tu siekierku zajebiście idzie. No dobra, pewnie. 5 hitów kurwa i po drzewie.
Już się wyczyściłeś. No. 8 butelek z wodą pełnych, ja pierdzielę. Ja już tam prawie wjazd zrobiłem. Od razu deski będziemy mieć. No i jest wjazd zrobiony. Tylko tak, bo nie trzeba pozasłaniać wszystkie żaluzje i tym podobne tutaj. Prześcieradła nałożyć. No, to by się przydało. Chociaż wiesz co, wydaje mi się, że tutaj są ramy okienne. Nie wiem, czy się da zabić. Od przodu wybi szybę. Naprawdę? Są ramy okienne, nie da się ich zamknąć? Taka dupa. No i fajno. Ogarnąłem tę postać. Naprawa pojazdów poziom pierwszy mamy jeszcze tutaj. Super, rakieta chyba leci. Tak. Wejdę na chwilę do samochodu, sobie zjem. Drzewo mnie za niedobre, to nie. Co ty to wyciągasz? Umoku. No dzisiaj chyba coś nie wychodzi u nich. Się tu średnio chwalą. A ktoś zaraz będzie mówił, nie, wszystko w porządku. A jest źle? Oho, już zaczynają. Nie jest, no to super. Coś o co chodzi, bo muzykę miałem odpalaną i tak. Wiesz, po prostu teraz zaczęło nam wychodzić, to już nam nie mogą dogryzać zbytnio. Nie będziemy was dobijać po prostu. Ale nas już nie musisz dobijać, bo nie na czym. Patelki. My wszystko, czego potrzebujemy. Musimy się wybrać pod skrzynki ze slotami 50. One nawet mają więcej chyba niż 50. To już jest komplet. Gdzie jest moja myszka? Tu jest moja myszka. Kurwa, ustawiłem sobie tą cholerną kropkę jako kursor, żeby móc zrobić czego dobre nagranie i shorty z tego, ale kurwa, to jest dramat do grania. Czasopis, ile jedzenia. Kurde, żyć nie umierć.
opierdolę to. Może sobie nałożę makijaż? Okej! Zobaczę, mam wstawianie pułapek na trójce. Tak, już patrzę. Wstawianie pułapek tam trzeci. Nie mamy drugiej. Okej. Okay. Widzę krawiec, bo tam pierwszy już masz. Mamy. Myślę, że ta kuchnia na razie to będzie nasza taka przechowalnia, przynajmniej chwilowa. Lodówki mają 40. Robię delikatne porządki z jedzeniem. Ale się smutna muzyka włączyła teraz u mnie. Smutny jesteś? Nie, muzyka smutna się włączała u mnie. A. Jak słucham, smutny jesteś? Aha, znów to samo. Oj, coś jebło i toporowo. Jest ciągle teraz. Bomba. Bomba. Dobrze, że nas to nie pali. A czy w budynkach to ogólnie jest safe, nie? Nie. A czy teraz jak ja mam maskę do starii, mógłbym to włączyć, że już pali, bo mnie już by nie paliło. Lukrecja. Tak, czasopisma w mikrofali, czy w kuchence, nie w mikrofali, świetnie. Można, można. Dełka to nie. Ej, Turcian. Mhm. Słuchaj, mieliśmy gdzieś chusteczki odkażające. Zobacz tam, gdzie te kible były. Tam sadzałem takie medykamenty. A jak nie, no to z alkoholem chyba. Tego nam nie braknie akurat. No igła. No to nie mamy, to muszę to... Nie, to się robi. No jak teraz patrzę, to wcale tego jedzenia nie ma jakoś super dużo. Myślałem, że będzie więcej. Nie jest genialne dużo. Bourbonem jest to zumfakowane. Okay. Picie za to mamy od zarąbania i ciut, więc... No żeby rozmontować fotel, bym potrzebował piłę jeszcze chyba. Mamy piłę. Dlatego nie mogłem rozmontować tego. Młotek masz? Mam. Czego ci tam brakowało? Piły. Albo piłę, albo piłę ogrodowej. No to weź sobie, gdzieś tu musi być po skrzynkach położone. Dobra, w plecaku mam. Nie, nie widzę. Dobra, tu będą medykamenty na razie. To chirurgiczne i madła chirurgiczne, to się może przydać kiedyś. Jak będziemy wyciągać na przykład pociski. No. Betki przeciwbólowe, antydepresyjne. Lutować coś jak ciebie nie będzie, czy w sumie tak sobie coś pobudować? Zrób sobie co chcesz. A mnie nie patrz. Ja się pytam, żeby wiesz, nie było takich wiadomo jakich później. No. Powiesz najwyżej co zrobiłeś i tyle. Najlepiej byłoby, jakbyś wbiegł w stado zombie.
Bo mogę nie przyjemny. Bo nie mogę jechać pod tą bazę wojskową, to nie? I ty coś to rób. I tam. I spróbować zrobić te schody już jak. No. Jak no, no, no. Medykamentów więcej nie widzę. O, puszka kukurydzy się schowała, a jednak są medykamenty. Dalej tych igieł nie znalazłem. O, ja mam igły i nitki. Też trochę? Nie mam, igły nie mam. Możemy się ustawić na trade'a. Co byś chciał? A co masz? O, ja ci dam dwie kulki. A ja ci dam tą serię, okej. Okay. Ej, Turcjan. Weź spójrz za chwilę na paliwo, okej? Okay? Wiecie co? Na paliwo? Czemu? Zaczekaj, coś ci napisz, okej? Okay? A, że pełne jest? No. Patrz, jakie tutaj tajemnice mają. Widzowie chcą wiedzieć, a oni się kurde ukrywają. My sobie tajemnic tu nie robimy. Wszystko mówimy per do siebie. Tam mój truchom miał w sumie rękawiczki, mogłem sobie wziąć. Jak ci potrzeba na przykład antydepresyjnych czy coś, to mamy 4 sztuki. Widzisz, to Turcją. Zresztą też nie miał sensu brać tego, co? Bo one były. Pewnie, że te. Będzie git. Kres pójdziemy jutro na tego, to się załatwi. Co kolej? Mam zabicie właśnie. Tak, to nie ma. Nie wiem, co tam było wcześniej, bo nie usłyszałem jakiejś wymiany za kulkę. A, że może. Ja, bo nie powiedziałem coś. Jakie kulki. Ja też nie, wiem, że tylko lody podobno tam łapałeś gdzieś. Więc stwierdziłem, że to chodzi o kulki i lodów. No i jaki rodzaj amunicji, wariancie? Mamy tutaj, czekaj, już ci powiem, jakie rodzaje do kupienia. Potem ja ci powiem, jakie my mamy. I zobacz, ile lodów mamy. 308, 44 Magnum, 45 Auto, 223. Poczekaj, zaraz ci powiem, ile ja mam. Bo właśnie robię rozbiórkę. Pistoletów z... 4 rodzaje. Jeszcze nie tak dużo. M16 macie? Co mamy? M16? Nie, bo jeszcze nie byliśmy w wojsku. No to musimy chyba ich skip pierdyknąć zanim pojadą do wojska. My broni nie mamy się, nie? Dobrze, nie mamy twojej M14. 16. No to 16. To jest różnica. Gdzieś budzik dzwoni, szybko go znajdź. Słyszę. Którymś tutaj, wiesz co? Tu gdzieś. Zbugowałem grę. Na dole jest. Na dole. Tak mi się wydaje przynajmniej. Wiesz, dobra, ty idź na górę, ja dół przeszukuję. Gdzieś napierdalaj to oporowo. I tu jest. Ja nie słyszę akurat tego. A ja słyszę. Nie wiem, gdzie to jest. Ale jak tego nie znajdziemy, to będziemy mieć problem. Nie, na górze nie ma niczego. Może gdzieś... Iżej. Może w kuchni jest. Czajnik, chusteczki. Kurwa, gdzie to jest? Wydawało mi się, że wyłączałem wszystkie budziki. No dole nie ma. Słyszysz czy nie słyszysz? Nie. A tu? O, przestał. Nie, nigdzie nie słyszę. Gdzieś musiał być. To nie wiem gdzie. O, kolejna amunicja.
Kolejna amunicja, kolejne bronie. Kolejne naboje. W końcu wychodzi. Kolejna broń. Ja pierdolę. Co? Kojarzysz ten karabin, co ja mam? No. To ja mogę do niego załadować amunicję tą, co mamy. A my no mamy tak. Jej w pizdu. No tak. A ja mam magazynek jeszcze do niej. I tam jeszcze mam kilka magazynków do niej. A ja nawet nie wiedziałem, że to... Dlatego mówiłem ci, żeby poczekać chwilę, zanim ja tutaj posegreguję trochę. I będziemy patrzeć, co dokładnie mamy, a broni mamy od zajebania. I to tej modyfikowanej, co jest najlepsze. Ja to mam chyba jeszcze nawet pistolet, z którego zabiłem aktora. Więc z chęcią to powtórzę. Tą M12 czy jaką tam była? Dobra, ja zaraz co? A słyszę teraz alarm. Słyszysz alarm? No, syrena. A, syrena. Jak coś, to wrzucę na razie całą amunicję, którą masz tutaj. A tak, to Linka, na razie przynajmniej tyle, co znalazłem, to tak. M14, M16, M9, 223, 308, 38, 44, 45 auto i 9 mm. No i karabinów też mamy sporo. A, szkoda. Pistolety M9, DE, M14, Magnumy, M36, M36 z tooltipami. O, trochę tego jest. Tutaj wpierdzielę narzędzia. Jakieś, a teraz ja słyszę syrenę z oddali, ale cicho dosyć. To dalek jest. Jeszcze 308 mi się amunicja tutaj zapodziała. Ale muzyka się teraz zajebista tutaj. Jeśli tak patrzę tą broń z bliska. Kurwa, fajnie to wygląda. No tylko tak wiesz, nie szalej, żebyś przypadkiem nie strzelił. Wiem. Dlatego trzymałem specjalnie palec wskazujący tak mega daleko od lewego przycisku myszy. Te broń się psują? Mają swoją wytrzymałość, ale to długo można nie strzelać. Faktycznie. Wytrzymałość, obrażenie, zasięg. To duże to ma obrażenie. Zasięg ma słaby tylko. Aktor, ja tutaj ci chciałem powiedzieć, ile mam amunicji i broni, a ty polazłeś. No wiesz co, świnia jesteś. Kurwa, ile mam młotków i reszty. Ja pierdzielę. Ja mam dwa przy sobie. No to ja w tej chwili jeszcze z 5 mam. Możemy tłuc i tłuc. A klucze nastawne, młotki. Nóż kuchenny, nie wiem czy się przyda, ale do gotowania może. Ale ja mam rzecz, której wy na pewno nie macie. Pudełko zimnych ogni. Wow. A po co to? Co? Po co to? No jest takie dekoracyjne gówno. Kurczę. No? Jakby co ja jadę, żeby już czasu nie marnować. Dobra, jedź. I się ja chyba tak na nas sadzą cwaniaczki. Noś tą broń przy sobie, Skip. Noś. Ja się noszę. A Izu, nie wziąłeś ze sobą? Wyjechać bez jedzenia. Bez jedzenia coś tam znajdę, nie? O, ciężko może być. O, to tu też jest ten M14. Mhm. To my mamy dwie M14? Mhm. Ja pierdolę. A to jeszcze jest magnum, to może go naładuję. Znaczy wiesz co, w ogóle wyciągnij najlepiej z wszystkich tych broni, które tam są, magazynki. Bo i tak będzie trzeba je poładować, i tak będzie trzeba je poładować, a magazynki najlepiej, żeby za amunicją były trzymane. A co? Są pisma, kurde, dużo tego.
Dobra, nie będę zombiakiem na szczęście. A to zero to... Zero naboi. I to też ma zero naboi, nic nie ma tam. Podam kluczyki wszystkie tutaj. Kanistry też. Ty, jeszcze broń mam przy sobie. MSR-788. I trzy młotki kolejne, kurwa. A jaki to jest typ amunicji do tego? Ej, a magazynek do M9 to jaki to jest? Do pistoletu. Zwykłego, krótkiego. Ty, a gdzie jest ta amunicja? Tam to ja bym sobie wziął magazynek na pełni jeszcze. A, i z repetu jeszcze te bronie. Jak ją weźmiesz do ręki, wyciągnij magazynek i zrepetuj. Dobra, ja uciekam. No, trzymaj się. Na koniec. Na razie. No i to czemu ich nie naładujemy? To znaczy naładujemy, ale to za chwilę. Co to mówisz, Shiro? A że niedługo i my będziemy pewnie kończyć. Godzina chyba, czy wy chcecie wcześniej? Wcześniej troszeczkę. A, no dobra, to nie będę nigdzie dalej jechał. No, więc jak już wiesz, na spokojnie. Już mamy, czy mam 46 minut nagrania, to już jest 15 minut maksymalnie i... To nam magazynki tam, okay. Ładuje. Znaczy, bardziej chciałem, żebyś bronię wyciągnął, magazynki i zrepetował. Nie powiem, że to by się bardziej przydało. No to młotków mamy ogólnie 4-6 młotków. Reaktor 7. Przesłuchajcie, jak ja wprowadzą tam naboje? Tak. Immersion. Orki z piaskiem do ratunku na razie zostawię, bo to jest niepotrzebne w tej chwili. Kula drwala to można porwać, puszki też można wyrzucić. Czasopisma i reszta. Uuu, tutaj tego jest sporo. Nie, ale ten plecak wojskowy to jest sztos. Ja zakocham ten dźwięk. To jest dźwięk wstrzykującego się w pierdolu za kilka odcinków. Gorzej jak to oni nam wpierdolą. To nie będzie śmieszne. Nie. Też pamiętaj, że oni są w tej chwili bardziej przygotowani niż my. Mieli więcej czasu. Dobra, odstawiam magazynki. Okej. Okay. Trzy naładowane na maksa. Fajno. Dobra, tu wszystko wziąłem. Mam do ciebie jeszcze sprawę. Weź ten garnek z tej kuchenki. I wyjebać go gdzieś. I wylej zawartość na dwór. No i tak sobie rozjebany już. Znaczy garnek zostaw, garnek przynieś. Tylko chodziło mi, wiesz, żebyś ogarnął zawartość. Co może wpierw zniosłeś? Ale dobra, to zero. Gdzieś tu chyba przypadkowo wziąłem... A, to nie tu, to tu. No i żarówki nam ładnie wydropiły. Fajnie. Gitara basowa to wylatuje. Dobra, garnek ogarnięty. Dzięki. I włóż go do mikrofali. Znaczy nie do mikrofali, tylko do kuchenki. Kładam do tej takiej bardziej przytulnej. Okej, dzięki. Trzeba książki i resztę pierdolnik ogarnąć. Nie wiem, gdzie piło mam dodać. Tam w rogu w szafce.
Możesz wrókiem ją tam włożyć. Dobra. Ile my czasopismu wnieśliśmy? Czasopism, nie czasopismu. Shira. Ja sobie muszę w sumie tam przeczytać. I potem powkładaj w to samo miejsce. Tak, to na razie mogę wyrzucić stąd. Książki w sumie też zwykłe. Tu będą tylko czasopisma. Gumka, gazeta, książka, o, takie rzeczy poprawiające humor. Gazetę w sumie też można wrzucić. A ty co, w ogóle żarcie przerzuciłeś z samochodu do tego? Do lodówki. Dobra. Jeszcze tutaj są naboje do Magnuma. Jest rondelek jeszcze. I kubek jakiś. Tu jest zamrażalnik? Gdzie? Ty, tu jeszcze jest zamrożone jedzenie. Kotlet z wieprzowiny, kurczak, mieszanka warzyw, stek, boczek, groszek, kukurydza, mieszanka warzyw. Fajno. Gotowanie tam pierwsze ktoś wyrzucił. Kurwa, wszędzie te puszki rozwalasz. Sprzątaj po sobie. Się nie chce. Ty ja mam po to je sprzątać? Czy ty się nie podemieniał z czymś na głowy? Dobra, wrzucam też tutaj fajki. Miska na wodę to się wywali. Kubek też się chyba... Chociaż kubek się może przydać. Janka też się może przydać. Aktor, pamiętam, że kiedyś do czegoś potrzebowałeś talerzy, kubków i tak dalej. Pamiętasz do czego? Tylko, że w kubkach można było sobie robić kawę i tak dalej. Talerze chyba były tylko takim dodatkiem. Kapuję. Dobra, wyjąć magazynki i zrepetować. Tak. Ewentualnie dania złożone chyba, ale to głównie się w patelni robiło albo w rękach. Okej, okay, dzięki. Gdzie ja mam ten broń? Ręka na narzędzia ma śrubokręt, okej. Okay. Było to radyjko do rozkręcenia. Chyba tak. Były tutaj kasety takie do radia, czy nie? Tylko VHS-y? Nie. O. Jedna broń jest zarepetowana. Ten karabin M14. Okej. Nasz śmietnik. Ty, a laser co dodaje do broni? Lepsze celowanie. Mhm.
A to nie lepiej do jakiegoś karabinu dać? To znaczy, no pewnie tak. To nie dajemy do M14? Na razie możesz zostawić, potem się poprawimy tą bronią. Muszę najpierw porządek zrobić. My nawet nie wiemy, co mamy, a wiesz... Ja ogarniam tutaj te bronie. Dobra, do wody wrzucę otwieracz do puszek, bo tak będzie bardziej przejrzyście. Worki na śmieci, tutaj można dać gwoździe. Maska spawalnicza i resztę rzeczy do spawania tu obok. Jezu, ile tego mamy. No sporo przywieźliśmy, to fakt. Ty, ja budziki miałem, kurwa, w ekwipunku, dlatego u mnie tak grało. Jakby to policja zobaczyła, w takich normalnych jeszcze czasach, no to byłoby nieciekawe. Znaczy w Ameryce to ten, ale... W takiej Polsce, no to... Dobra, te budziki będę tutaj kładł, bo one się przydadzą, jeżeli będziemy chcieli na przykład jakieś zombiaki gdzieś, wiesz, przegonić. Dełko wkrętów, o, fajnie. Przewody elektryczne. Worek z piaskiem tutaj się wrzuci. My to damy gdzie indziej. Części elektroniczne, kolejna bateria. Ej, no dobra, nie jest źle. O i drugi otwieracz do konserw. Powiem ci, że to chyba wszystko. Boli mnie to, że nie możemy naładować innego magazynu. Jak to? Bo nie mamy tego typu amunicji. Nie mamy amunicji typu tego. Czekaj. Naboi typu 5,56 mm. A, 5,56, ale samych naboi nie ma? No właśnie, też nie. Wydawał, że ich widziałem. Magnuma, 9mm, 45 auto, 38 special, 308, 223. No ale niestety nie ma tego, którego też fajnie byłoby ogarnąć. Ale nawet chyba nie mamy ten, M16, więc... Mamy M16. Mamy? No. O, a to ja nie widziałem. Trochę porządku to kurde zrobiłem, by była tragedia. Od razu przyjemniej się zrobiło. Ogólnie ten agregat to musi być na dworzu, tak by the way. Ej, dobra, panowie, bo już godzina czasu odcinka.
No, ja siedzę w bazie. Siedzę w bazie, no. Chyba wychodzimy, nie? No, no wychodzę. No to panowie. A ty poczyszczyłeś. W końcu. Jak to teraz wygląda? No trochę tak. Nie lubię pierdolnika. Przeszkadzało ten. Mi ogólnie nie przeszkadza pierdolnik, ale mi przeszkadza pierdolnik w magazynach. A, dlatego ja lubię też robić, wiesz, porządki takie. Wynieś jeszcze tylko ten generator, jak możesz. A gdzie? Koło drzwi gdzieś postaw. Na dworzu. Szkoda, że nie widać, gdy ta postać niesie generator. Nie wiem, czy byłoby mi to potrzebne do szczęścia. No na pewno by to dawało trochę estetyki. Dobra, tutaj w tej skrzynce będzie pierdolnik rejeczego. Rzeczy do wyrzucenia. Tu gdzie są puszki i reszta. Dobra. No. W końcu sobie zrobiłem. O nie, nie tu. Zrobiłem sobie porządeczek. Jeszcze ten jeden kanistr z benzyną. A nie, dwa nawet kanistry z benzyną trzeba będzie napełnić. No. Wszystkie będzie trzeba napełnić. Krzyczy, że nie zostanie tutaj. Ciekawe dlaczego. To my mamy dwie, co? Te maski do spawania? Mhm. Możliwe. Dany mój cel agenty jest godzina 21.26. On już zazwyczaj 21 to był Amirmir w innym świecie. Amirmir? Co to kurwa znaczy Amirmir? Wiko tak często mówi, a mi się spodoba. Nie rozumiem. Chyba się starzeje. Papierosek. No odchodny. Power. Głęboką depresję mam. Aż tak? No, nie zauważyłem tego nawet. Zjedz jakieś rzadki, czy poczytaj coś. Teraz mam antydepresyjne jedne. Ja mam smutek tylko. Zobaczymy, czy to pomoże. Ile to daje? Lecząc objawy depresji, o. No i fajno. No i fajno. Dobra, na maksa naładowane rewolwery. I się magazynki, czy co? Czy ty już załadowałeś bronię niepotrzebnie? Nie, broni nie ładowane. Ja mam tylko te moje dwa rewolwery, co mam przy sobie załadowane. To po co ci dwa? Nie. Weź rozładuj sobie, magazynek wyciągnij. No ale naładowane są wszystkie magazynki oprócz do M16. Noszę dwa te rewolwery, bo mam akurat kaburę tą podwójną, więc... No ale to ciężar sobie tylko wpierdzielasz, a i tak nie użyjesz dwóch. Głupota. No w sumie. A da się jeszcze, tak na szybko zobaczę... Da się postawić namiot w środku w domu? Ciekaw. Też jeden. Dobra, magazynki ogarnięte, bronie ogarnięte, wszystko ogarnięte. Mam namiot.
Ty, broda mi zaczęła rosnąć. Mam namiot. Dziwnie wygląda moja postać z brodą. Ej, robimy bazę w środku domu, mamy namioty. Dobra, kończymy.